Tylko godziny dzielą nas od ligowej inauguracji w pierwszej lidze pań. Na ile gotowe są nasze dziewczęta, o tym rozmawiamy z trenerem Bielszczanek, Marcinem Trzebuniakiem. Trenerze, ogólnie może o przygotowaniach, czy były owocne, czy obyło się bez kontuzji? Jak najbardziej tak. 4 tygodnie pracy w pierwszych 2 tygodniach, 10 jednostek, później 8 jednostek, 5 sparingów, więc myślę, że optymalnie jesteśmy zadowoleni z ilości też dziewczyn na treningu, bo praktycznie na każdym ponad 20 z nich, więc chyba jedne z najlepszych przygotowań, jakie tu miałem z zespołem. Zdrowie dopisuje? Tak, cieszymy się z tego, bo mieliśmy perypetię, zawsze ktoś nam wypadał, a akurat na tych przygotowaniach wróciła też nam Magdalena Knysak. Czekamy jeszcze na Klaudię Adamek, natomiast cała reszta jest zdrowa i to cieszy, bo możemy naprawdę wybierać w praktycznie 20 zawodniczkach co do najbliższego meczu z Hydrotakiem. Czy okno transferowe spełniło trenerskie oczekiwania? Pomimo odejść 6 zawodniczek, uważam, że tak, jesteśmy zadowoleni. Raz, że z pozycji zawodniczek, które do nas trafiły, oraz o ich jakości, bo według nas ten zespół jest bardziej wyrównany niż w poprzednim roku. Szczególnie, że niektóre z nich, a może większość, będzie łączyć, godzić obowiązki na boisku trawiastym z futsalem. Dokładnie, no wszystkie transfery tak naprawdę były z myślą łączenia tych dwóch lig. Tu duża rola też trenera Samuel Jani, który mocno pracował na te transfery i naprawdę udało się nam pozyskać dziewczyny, które chcą grać na trawie i chcą grać również na futsal. Niezależnie od wspomnianych transferów nadciąga młoda fala. No taki był też mój plan osobisty. Nie ukrywam, że dobrze mi się pracuje z dziewczynami, które są młode, które chłoną wiedzę, chcą się dużo uczyć. No i tą drogą poszliśmy. Mamy bardzo, bardzo młody zespół, bo praktycznie może się zdarzyć, że w jakimś meczu wystąpimy w 6 zawodniczek w przedziale 15-17 lat, ale ja bardzo mocno w nie wierzę i ich potencjał jest naprawdę ogromny i mamy też nadzieję razem ze sztabem, że może 3-4 znajdą się w najbliższym czasie w reprezentacji kraju, czy to U15, czy U17, czy U19. A co możemy powiedzieć o rekordzistkach na podstawie 3 konfrontacji sparingowych z zespołami z Ekstraligi? Jak to trener Emil powiedział, jak i ja również wcześniej, nie dało by takie straszne i patrząc też przez pierwszą kolejkę, przez pryzmat wyniku Śląska z Rowem, gdzie był wynik 1-2 dla Wrocławia, myśmy te potyczki również przegrywali jedną bramką i to jeszcze w końcówce, to jesteśmy zadowoleni, że w tym roku wybraliśmy trudnych sparring partnerów, mocnych sparring partnerów, którzy pokazali nam, w którym miejscu jesteśmy i myślę, że wlał ogromne nadzieje i również walkę dziewczyn o najwyższe cele, jakie sobie przedstawiliśmy przed tym sezonem. A teraz już, trenerze, o najbliższym niedzielnym spotkaniu po południowej potyczce z radomskim Hydrotrakiem. Zespół, z którym Bielszczanki mają bilans, powiedzmy, wyrównany, bo i zwycięstwo się zdarzyło, i porażka takoż, i remis również. Dokładnie, jest to ich przez innych trenerów uznawane za top 2, jeśli chodzi o tą ligę, bo niewygodnie się z nimi gra, dlatego że potrafią grać pressingiem wysokim, są bardzo silne fizycznie, ale my się na to przygotowaliśmy i mamy swój plan na najbliższy mecz, także czekamy na niego i będziemy walczyć o 3 punkty. Natomiast myślę, że to będzie taki przeciwnik, który będzie do końca walczył o awans do Ekstraklasy. Na koniec zapytam, czy jest coś takiego jak przedsezonowy cel dla Bielszczanek? Myśmy go postawili rok temu sobie i w tym roku nawet o tym nie rozmawialiśmy, bo każdy z nas wie, jaki on jest i my patrzymy na pierwsze miejsce. I to jest główny cel. Kolejnym celem jest drugie miejsce czy trzecie, więc tym się kierujemy i do tego będziemy dążyć przez cały rok.